Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Hej, hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Kroniki Myrtany. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę i w dzisiejszym odcinku musimy udać się po pierwsze w poszukiwaniu pewnego młodzieńca, który ni stąd, ni zowąd znaleźliwszy klucz do drzwi, których podobno w prastarych zwojach należało nie otwierać, otworzył je i zakończyło się to dla niego źle. Jeszcze jedna harpia. Obrażenia to całkiem zadała, nawet przy nowym pancerzu. Czy tu jest przede wszystkim portal? O, to jest mile widziane. Bardzo mile nawet. Eliksir siły, moi drodzy. Ekstrakt leczniczy, esencja many, runa teleportacyjna. Świetnie, to nowa runa teleportacyjna plus posąg Adanosa. A to jest w sumie dość interesujące. Chcę się pomodlić i ofiarować swoją wiedzę. 5 punktów nauki. A co mi to da? Jeżeli mógłbym sprawdzić, przepraszam bardzo. Zapiszmy grę. Moją wiedzę. Adanos zwiększy twoją ochronę o plus 1. Aha. Że za 5 punktów nauki mam plus 1 do wszystkich współczynników chyba. Z tego co zrozumiałem. Tak szybko mignęło, że nawet nie zdążyłem przeczytać. To jest... Czy to jest warte? Jeszcze raz, poproszam. Oczyścił mojego ducha i zwiększył ochronę. Kurde, moim zdaniem to nie jest warte 5 punktów nauki. Może jak już nie będę miał co robić, to wtedy faktycznie. Na razie się z nim pomódlmy, znaczy pomódlmy się do niego, może nas uzdrowi. Oczyścił mojego ducha, nie. No tylko oczyszcza ducha, czyli to jakby był jakiś klątwy generalnie w tym świecie. No okej, okay. Zobaczmy ten eliksir, który zdobyliśmy, eliksir siły. Premia do siły na stałe, plus 3, bierzemy. To jest czasówka. Dobra. Mamy łącznie 18 punktów siły. Teraz tędy. Chyba. Ufer Roya. Trzy razy w lewo? Nie. Cztery razy w lewo. Pięć? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W prawo. Woda, złoto, paczka bagiennego ziela, słuchajcie. Zamienna paczka o osobliwie nieznajomym zapachu. Dobrze wiedzieć w takim razie. Nie wiem, kim jest Roy i gdzie ukrywał swoje fanty. Szczaw królewski dodatkowo. Ile tutaj masakrycznie dobrych rzeczy było w ogóle. A lekka kusza myśliwska, bełty ponownie, jeszcze jeden bełt, weźmiemy wszystko. On mówił o drzwiach, które znajdują się pod wieżą. Paczka Roya. No cóż, powinienem zakrzyknąć tarcza w takim razie. Bracie tarczowniku. Nie, żebym oglądał Roya, ale kojarzę go oczywiście. Teraz dobre pytanie. Gdzie w takim razie są wrota? A może to było tu? Tak, to chyba było to miejsce. I przy okazji, jak nazywał się ten typek? Balin? Co nowego? Jestem zajęty. Nic nowego. No dobrze. W takim razie wchodzimy i zobaczmy, dokąd doprowadzą nas te wrota. W sumie one są tak z takiego drewna zlepione, że jedno kopnięcie mogłoby prawdopodobnie całkowicie pogrążyć to miejsce. Jestem pewien, słuchajcie, że to będą szkielety gobliny. Proszę, proszę. Ach.
Dobra. Moment, ja mam na ciebie pewien sposób. Mamy inną broń, która byłaby prawdopodobnie lepsza na tego rodzaju przeciwnika. Spróbujmy. Jakieś podstawowe umiejętności bronią, władania bronią posiadam. A mianowicie mówię o małej kosie, która ma opcję przynajmniej do walenia w pancerz. Chodź tutaj. Tu, durniu. No świetnie. No, efekt jest lepszy, zdecydowanie. To nie oznacza, że i tak nie lubię. Oznacza to, że i tak nie lubię walczyć z goblinami. Okej, 200. Zapisz grę. Tylko ze 100 punktów, ile ich tam jest? Ktoś kolejny. Jest dwucharz. Możemy się tutaj jakoś zgrupować. Kurwa, czemu ja ich nie trafiam, a oni mnie tak? Matko Boska, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, małe wycofanie. Zobaczymy, jak daleko będą chcieli mnie gonić. Mają tylko kurde lagę, ale... Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń! Matko Boska, osoba, która wymyśliła tego przeciwnika, powinna czeznąć w piekle. Autentycznie. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Dziękuję. Za pomoc, dobry człowieku. Co prawda straciliśmy na tym minimalną ilość doświadczenia, ale zyskaliśmy przynajmniej, słuchajcie, życie. Teraz wrócimy tam i zobaczymy, cóż też tam się działo. Jezus Maria, te bugi są niesamowicie irytujące. O, dobra, załóż miecz. I save. W zasadzie to na 100% nie wiem, słuchajcie, czy zadawałem większe obrażenia tą kamą, czy zwykłym mieczem, ale cieszę się, że udało mi się przynajmniej zabić dwa, bo żaden kryt mi tak naprawdę nie wchodzi, chyba minimalne obrażenia zadawałem. No niestety on tego nie przeżył, zwłoki. Złoto, prosty nóż, grog. Zardzewiały krótki miecz. Posąg Inosa. Jeszcze jeden zardzewiały krótki miecz. Jeszcze jeden zardzewiały. W ogóle jakiś grobowiec. Zakrwawiona mapa. Pokaż mi to, proszę.
Mamy Adanosa, mamy Inosa. Przepraszam bardzo, tam jest Beliar. Ledwo można coś z niej odczytać. Smoczy korzeń. O, pięknie. Do Inosa może niekoniecznie. I poszliśmy w takim razie odpoczywali. Nie wiedziałem, że to będzie Inos. I przepraszam bardzo, ale czy tu można zejść niżej jeszcze? Bo to tak wygląda. Stara moneta. Mięso kopacza. Wiedza magiczna. Krąg drugi, tom pierwszy. Zardzewiały krótki miecz. Mnóstwo zardzewiałych rzeczy. I groby. Mnóstwo grobów, jedno słowo. Intrygujące. Fajne, fajne miejsce na pewno. Ale dokąd prowadzi to w dół zejście? Próbujemy? A, nie, sorry. Ja myślałem, że to w ogóle to można przepłynąć. Taki podwodny tunel w tym rodzaju. I jeszcze zapytamy raz tego gościa. Może teraz odblokowała mu się jakaś nowa opcja dialogowa. Co na jest? Nope. No dobra. Dobrze przynajmniej, że to były, słuchajcie, szkielety goblinów, bo gdyby to były zwykłe szkielety, to nie dałbym rady ich zabić. Łucznik akurat na szkielety jest fatalnym wyborem. Kusza zadaje całkiem fajne obrażenia, bo jest oparta na sile i na przebiciu pancerza. Natomiast no, łuk nie. Jaskinia sprawdzona. I co znalazłeś? Jest tam coś w rodzaju cmentarza. Żadni jego mieszkańcy nie powinni już was niepokoić. Niestety, dla twojego kolegi było już za późno. Cholera, czemu ten dzieciak mnie nie posłuchał? Zamknę tą cholerną jaskinię, a klucz wrzucę do morza, tak, żeby już nikt go nie znalazł. Proszę, weź te kilka drobiazgów jako dowód mojej wdzięczności. Świetnie, otrzymano ryba, rzeczny mirt, klucz, nowy wpis, przepis, otrzymaliśmy. W jaskini znalazłem także taką dziwną notatkę. W jaskini znalazłem także tę dziwną notatkę. Chyba należała do tego rybaka. Przykro mi, ale nic mi nie mówi ten rysunek. Szczególnie, że jest cały w błocie i krwi? Weź to ode mnie, nie chcę nawet myśleć, co się stało temu nieszczęśnikowi. Wygląda, jakby notatka miała zaznaczoną kapliczkę Innosa na cmentarzu. Teraz zaczyna mi coś świtać. Chłopak wydawał się bardzo religijny. Dopytywał nas o zniszczoną kapliczkę Adanosa w wieży. Pytał też, czy nie ma tu kapliczki Inosa, by mógł się pomodlić. Pewnie dlatego tak mu zależało, żeby tam pójść. I jeszcze trzeciej kapliczki Beliara. Trzymaj się, chłopcze. Brakowałby tylko jego do kompletu. No dobra, zrobiliśmy, słuchajcie, tutaj wszystko w takim razie. Nie widzę sensu przebywania dłużej. Zobaczmy ten przepis, który otrzymaliśmy. I to jest, słuchajcie, śledź korzenny. Rozumiem. Dobra. Co my tu dalej mamy? Zypa, ryba, zypa ziołowa. Rozumiem. Bardzo lubię gotować zypy ziołowe. Szybkie ostrygi. No wszystkie te rzeczy, które kupiłem wcześniej. Ryba w cieście piwnym, jak najbardziej. Rozumiem. I smażone skóry rybne, kocioł rybatka dostaliśmy wcześniej. Rozumiem. No i świetnie. Ja się cieszę, że rozumiesz. Ale mój przyjaciel, czy pojmujesz? I przykład, zabierz mnie do... Bursztynowa wieża. Bursztynowe wybrzeże, przepraszam. Bursztynowa wybrzeże? Dobra, to jest dobre miejsce, okej, okay, do bursztynowego wybrzeża. Bo musimy oddać przecież tą sieć rybacką. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że ostatnio tego nie oddałem, ale... Hej! Co słychać? Daj, to dziwne, bo od lat nigdy... Czyli co, oddałem? Zabierz mnie. Okej. Okay. O, latarnie, Dobra, ustawiam nie żeglarza.
Przepraszam, małe zawirowanie w planie. Co tam, Sven? O, chyba niezadowolony. Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, robimy save. Zobaczmy, ile mam do kolejnego poziomu. Blisko. Więc może, jeżeli udałoby się tutaj wyczyścić jeszcze przeciwników, którzy znajdują się, powiedzmy, w okolicy, a wysoce prawdopodobne jest, że się to uda, to będziemy mogli, słuchajcie, bić kolejny poziom, rozdać go od razu, żeby dostać plus 5% walki za pomocą łuku i zostanie nam jeszcze jeden poziom, którym dojdziemy do 60. O, młody dzik. Boże, jaka tu walka była normalnie jak w Stalkerze. Żywa przyroda, moi drodzy. Czy ja mam strzałę w ręku? Jeszcze to był jeden kreatoszczur, przepraszam bardzo, gro. O, dziękuję. Niczego tu nie znajdę. Widzicie co? Widzę przed sobą dość osobliwą konstrukcję. I już mnie ciekawi, cóż to takiego może być, bo znajduje się ona na mapce tak mniej więcej po środku. Później tutaj można też odbić w lewo, co byłoby dość ciekawe. Obalone drzewo, od razu, słuchajcie, się nim zajmujemy. Dwie lagi, dobra, będzie na strzały. Krwiopijce nawet nie sprawdzam, bo nie ma po co. Ale mamy przemianę w chrząszcza. To się może przydać, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ominąć przeciwników. Esencja lecznicza, korzeń leczniczy. W zasadzie to przemiana w chrząszcza, to nawet bym chciał sobie skopiować, jeżeli dałoby radę. A tam widzę wielki młyn. O, i będzie dużo eksplorowania. Świetnie. Ile tu przeciwników. Cudownie. Najpierw to wszystkich poproszę. Przyleci o ten drugi? Nie? Zbieramy fanty. Tam widzę jakiegoś człeka. Najpierw wyczyścimy te ścierwojady i później dopiero rzucimy się na niego. Chyba, że to jest bandyta na przykład. Tak, to jest bandyta, moi drodzy. Pożałujesz tego! Przestaniecie z tym? Napadali pewnie na podróżnych, którzy uciekli, albo chcieli się wydostać, powiedzmy, z tej wioski. Przepraszam bardzo, pełzacze gorzej. To zwłaszcza te polne. Cholery. Robimy sobie może pozycję strzelecką z tego miejsca. Uch.
No i super. Trzech naraz ściągniętych. Bardzo ładnie. Dopiero miejscowienny łucznik działa cuda, jednym słowem. Jeszcze tutaj fanty. I zobaczmy, co mamy z tej strony. Ziele lecznicze. Pięknie. Uwielbiam to zbieractwo. Generalnie takie czyszczenie tej mapki. Chociaż przypomina to bardzo mocno już wtedy hack and slasha ta gra. W niektórych przypadkach. Na przykład, gdy przeciwników jest dużo, nie? Mnóstwo sierwojadów. I kolejny poziom. Bomba. Więc teoretycznie, słuchajcie, jeżeli doszlibyśmy do momentu, w którym wyczyścimy prawdopodobnie wszystkich tutaj, to zdobędę te 60 punktów, znaczy 60 punktów w broni strzeleckiej, jak najbardziej. Później zostanie dołożenie do zręczności. Już myślę, że tej zręczności się będziemy trzymać. Tam jest czarny wilk. O, czarny wilce, to ja chętnie. Cały ten lasek trzeba zbadać. A jak skończymy, to przejdziemy sobie jeszcze raz, posłuchajcie, po tym całym obszarze. I to nie wygląda zachęcająco, co to za mapa jest. A to jest do dwójki. Ruiny Warthalu. Mi groźnie. Więc od razu chcę zobaczyć, co tam jest. Przeklęty szkielet goblin. To jest jakieś takie... Oj. O, wygląda gorzej niż tamte poprzednie, więc może niekoniecznie. W sensie mniej przyjaźnie. Jakkolwiek gobliny mogą wyglądać przyjaźnie. Dobra, telekineza i zbieramy wszystko. Ruiny Warthal. Wyobraźcie sobie, jak ktoś powiedział coś wam takiego. Gdzie idziesz na zakupy? Do Warthal. Albo gdzie znajduje się twoja szkoła? Warthal. To już to może bardziej psko chyba pić nie może. I esencja many tu jeszcze leżała. Jak miło. I co, kolejny trupek tu był? Nie? Wyszedł dzioba. Bo on wie, że się nie ukryje. Maliny. Weź na jagodę, wszystko weźmiemy. Później gotować z tego możemy. Jak się ładnie zrymowało. Tu jest teoretycznie taka jedna niewielka odnoga, którą chciałem sobie zbadać. Właśnie ona prowadzi na górę. To zobaczymy. Trójka to jest, moi drodzy, farma Bermara. Więc to byłby nasz kolejny jakby cel. No, ruiny Warthal. Raczej nie zbadamy. Bo wejście do nich jest dość kozacko bronione. Można później pójść na piątkę. Do kopalni Araxos. Wiem, że jak będzie kolejny rozdział, to już na pewno nie będę słuchać, chodzić i zbierać wszystkich roślin. No ale zbieractwo ja mam we krwi, więc
Siłą rzeczy musicie to wytrzymać. Ja się najbardziej boję w całym tym let's playu, że was najbardziej nużą te odcinki właśnie ze zbieractwem. Taką eksploracją, zwiedzaniem mapy, zabijaniem potworów. Bo siłą rzeczy to faktycznie może nie być nic interesującego do oglądania. Dla mnie to jest ekstremalnie ciekawe, bo ja wiecie, dla mnie ja nigdy nie grałem w tego moda, więc nie wiem, co ma do mnie do zaoferowania. I przede wszystkim nie wiem, na co mogę się natknąć. I takie odkrywanie jest dla mnie największą nagrodą. Widzę niedźwiedzia, dobra. Jest niedźwiedź. To niedźwiedzia załatwimy po prostu mieczem. Defensywa potężna była u niego. Nie zacinaj się. To akurat nie jest przeciwnik, z którym chciałem, żebyś się zaciął. Ała. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to zwierzę bazuje chyba na animacji ścierwojada, ale naprawdę, głowy bym nie dał, czy to jest na 100% ścierwojad. Boże, nie ścierwojad, tylko cieniostwór. Tak czy siak, ekstremalnie, w ogóle zajebisty przeciwnik, że zostali wprowadzony jakiś totalnie nowy na podstawie niedźwiedzia, więc to jest super, ekstra. Oj, i nasza właśnie eksploracja się zakończyła, moi drodzy. Co będzie w środku? Nie, no ja to muszę sprawić, słuchajcie, przepraszam. Gilet kusznik, o Jezus Maria. Padły Paladyn, brzmi coraz lepiej. Ja tam biegnę tylko, słuchajcie, po to, żeby zobaczyć, co ewentualnie tam jest. O, tam jest jeszcze jakiś mak upadły. Oj, to byłoby miejsce, w którym bardzo długo byśmy w takim razie próbowali coś zrobić. Może dużo zaklęć przepędzenia nieumarłego? Albo zniszczenia nieumarłego, chyba tak to się nazywało dokładnie. Bo też takich nie mamy za bardzo. Nope. Ta wyspa generalnie obfituje w takie dużo miejsc o niezwykle wysokim poziomie trudności. Goblinie jegody. O, patrzcie, co bym ominął. To jest zabity kryczoszczur. Tak, ale jakimś mieczem. Hello. Nie wiem, czy zauważyliście, jak przebiegliśmy nieopodal jednego z tych szkieletów, no to on nagle wstał. I też fajny motyw, że szkielet, który udawał martwego, powiedzmy, okazuje się jednak no nieożywieńcem, znaczy nieumarłym. I... był mały ząg. Nie ma czego plądrować.
Jak wymienimy najlepszy łuk i jeszcze zdobędziemy, słuchajcie, kolejny etap rozwoju łucznika, już będzie kozak. Niczego tu nie znajdę. Dobra. To teraz tak, telekineza i sprawdzamy, co jest wokół. Korzeń leczniczy jest na górze. No i przede wszystkim mamy tu jeszcze jedną jaskinię, której nie badałem. Czy tam jest... Oj. Ja chyba wiem, co to jest. To są te ogary. Ale generalnie to zwierzę, to może być bardzo ciężkie do zabicia. To jest pewnie drugie wejście do tych krypt. Dokładnie, tam nie idziemy. Tam robią kuku. To bardzo mocno. Nie mam pytań w takim razie. Co to w ogóle jest za miejsce? Straszne. Nie, naprawdę, nie chcę tu być. Przyjdziemy dużo później. Swoją drogą fajnie by było się nauczyć w ogóle posługiwania jakąś sensowną bronią. Nawet na takim poziomie, wiecie, wyższym. Ponieważ bez niej może być ciężko po prostu zadawać obrażenia przeciwników, którzy są teoretycznie odporni na, no właśnie, takie ataki łukiem. A coraz mam wrażenie, że będziemy ich spotykać coraz więcej. Na jeziorku coś jest? Mały kołczan bełtów, moi drodzy, srebrny świecznik. Ja mam wrażenie, że chyba wszyscy tutaj nienawidzili wszelkich świeczników i innych rzeczy, bo każdy po prostu je wrzuca, gdzie tylko może. Do każdego bajora. A ty kim jesteś? Darte. Dobra, z Darte pogadamy. Wow, tu 9 ryb i jeszcze grubą rybę. O matko. Co było w grubiej rybie? Co mnie tu... Kis, kurczę, patrz jaki durek, nie? Dwa przedmioty. Otrzymałeś bryłki złota i to dwie sztuki. Świetnie. Skórzany mieszek od razu sobie otworzymy. 25 sztuk. No mamy mało tego złota. To będzie trzeba może posprzedawać trochę fantów. Cały czas się bije z myślami, czy opłaca się te wszystkie skóry sprzedać. Ale ja je sprzedam, słuchajcie, dopiero jak wejdziemy do miasta głównego. Czyli do Archolos. Wcześniej raczej nie widzę potrzeby nadwyrężania naszego ekwipunku. Bo a nóż okażą się jeszcze przydatne przy na przykład kraftowaniu czegokolwiek, ewentualnie jakimś kwestie. Dobra, Dart, bardzo cię proszę, pogadajmy. Hej, ty! Kim jesteś? Jestem Darte. Zajmuję się tutaj głównie polowaniem. I nie, nie mam niczego na sprzedaż. Wszystko dostarczam kupcom w mieście. Jak leci? Zwierzyn jest coraz mniej w lasach. Napawa mnie to niepokojem. Nic nam nie powiem, ale nic też nie zrobimy z nim. Szkoda, nie lubię takich osób.
Chociaż może coś u ciebie sobie uzyskam. Esencja leczniczy na przykład. Perek? Myślę, że się nie obrazisz. Trzy w lewo. Trzy w lewo, jeden w prawo, w lewo. Maliny, cięciwa, strzały, złoto, wszystko zbieramy. On chyba nawet, nie wiem, obrócony jest do nas do góry brzucha, chciałem powiedzieć. On jest do nas obrócony tyłem. Nie ma potrzeby się przejmowania tym. Bełty kolejne, jeszcze jeden bełcik. No i co, odpoczynek, myślę, że do rana robimy. Żeby zresetować dzień. Skoro on i tak nie jest za bardzo zainteresowany swoim własnym obozowiskiem. Kusznik? Nie, to jest łucznik. Ale za to tutaj widzę, że tren zaprawiony w bojach w trenowaniu. Weźmiemy te mirty i jeszcze zgarniemy oczywiście świeczniki, które są na dole. Czyli pod rzeką. O, hello. Lodowa lanca. O, to by się bardzo przydało. Otwieranie zamków mamy dużo, ale wezmę więcej. Ekstrakt many. Świetnie, lodową lancę. Skopiować trzeba koniecznie. Bo to jest zaklęcie, które, moi drodzy, posłuży nam jako główne zaklęcie do zabijania lodowych... Ja przepraszam bardzo, zabrałem oby wszystkie rzeczy, czy nie? Że zebrałem. Przepłynę raz? Nie zebrałem. Srebrny świecznik jeszcze. Mogę też zabrać w ten sposób? Jup. Zebrałem, nie zebrałem. Jezu, nie wiem. Dobra, wyjdź na brzeg. No nie, tam jeszcze mały kołczan bełtów jest. Złoty szperlacz? Co to jest szperlacz? Pazur. Gdybyś gra mi jeszcze pozwoliła go zebrać, to już bym w ogóle był zachwycony. O, dziękuję. Porażenie tam jeszcze mamy. Srebrny świecznik przy okazji jest. Wolna jagoda, tu wszystko. To co, srebrny świecznik na pewno weźmiemy. Chyba zebrałem. Tak jakoś, słuchajcie, nie pokazuje mi animacja zbierania, więc... Niepewien, niepewnie to robię. Złoty pierścień jeszcze. No i bardzo ładnie. O, może na znany nam brzeg na razie? Gdzie się skinie? Nie. I zastanówmy się, co będziemy za chwilkę badać, bo z tej strony wydaje mi się, że wszystko. Tylko tak, znowu ognista pokrzywa jest z tamtej strony. Rzeczny mirt. Świetnie, to jeszcze sobie weźmiemy oczywiście. I wydaje mi się, że zabrałem wszystko. Dobra, mapa. Mapa po raz pierwszy. Więc tak, możemy pójść tędy i pójdziemy coraz bardziej w stronę Archolos. Później wrócić wzdłuż do piątki, podążyć dołem. Ewentualnie zawrócić i spróbować dojść na farmę.
Obydwa pomysły nie są po prostu głupie. No tak, tam byliśmy. Mam wrażenie, że nie sprawdziłem, słuchajcie, jeszcze dokładnie tamtego obszaru, więc może troszeczkę się cofnę. Pamiętajmy, że przy tym mostku się generalnie zatrzymaliśmy z eksploracją, jeżeli idzie o tą lewą, czy w zasadzie tą lewą część od miasta oczywiście, a prawą część od nas. Ale tu mnie jeszcze nie było. Co to jest? To jest jaszczur. O, widzicie, na przykład jaszczura też chętnie upoluje. Jaszczur w zwarciu to nic miłego. Ale jaszczur na odległość to już zupełnie inna zabawa. No i safe oczywiście. Mam wrażenie, że za chwilę ktoś źle skończy i spotkam tam jakieś szkielety, bo ostatnio przy takich ruinkach domostw to szkielety nam nie wypadły. One chyba uwielbiają takie pogorzeliska. No cóż, moi drodzy, to w takim razie podziękuję wam za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie badać to pokorzelisko, a także pójdziemy w stronę farmy i zbadamy sobie tamten obszar dookoła. Ja będę musiał chyba załadować i wczytać i załadować grę, bo widzę, że tutaj coś złego się zadziało z bąbelkami, które unoszą się z mojej głowy. Dobra, więc do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału i zapraszam do oczywiście następnych materiałów z pełną dozą humoru. Przynieście ją ze sobą. Hej, pa, pa. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.